Proszę Państwa, mamy tego pełną świadomość. To, co dzisiaj Państwo jakby czytujecie, czy wskazujecie, że jest to budżet czteroletni dzisiaj, ja to potwierdzam, faktycznie będzie sztuką, naprawdę dużą sztuką, abyśmy i wybudowali kotłownię, i dołożyli jeszcze inne elementy, które chcielibyśmy dołożyć. Powiem Państwu więcej, w tym budżecie nie ma wielu elementów, które się powinny w nim znaleźć już w tej chwili. I naprawdę będzie wielką sztuką dla nas, abyśmy ten budżet przeprowadzili przez te cztery lata. I taka jest prawda generalnie, na to nie ma rady. To ja nie wiem, czy się mamy w końcu martwić, czy się mamy cieszyć. Ja chciałbym, abyśmy się dyscyplinowali, ale w obie strony, bo dyskusja dzisiaj też o... Ja powiem tak, kiedy Zarząd Dróg Powiatowych za przełożenie odcinka wodociągu w okolicach kolonii Jaszków w pas drogowy naliczy nam opłatę roczną 3000 zł, to ja zacząłem szukać, że tak powiem, nie na zasadzie jakiegoś odlewu, bo to nie o to chodzi, akurat, no, jak nasze dochody z tego tytułu można by było próbować zdobywać. Stąd jest choćby projekt tej ustawy o zajęciu pasa drogowego, nie na zasadzie żadnego odlewu. A jeżeli będzie dyskusja u nas taka, którą się stara czasami część radnych uskuteczniać, typu no, występowanie to niekonsekwentne, tak bym to nazwał delikatnie. Kiedy dyskutujemy, czy złoty 50 zł za godzinę w przedszkolu to będzie dużo, czy mało, czy będziemy przesuwali jeszcze dyskusję na ten temat i wiele takich innych elementów, czy do kotłowni mamy dołożyć 1 000 000, 2 000, czy to, no to, proszę Państwa, bądźmy konsekwentni, o to Was proszę, bo ten budżet się składa i z drobnych kwot, tych wyczuwanych, typu zajęcie pasa drogowego, gdzie przychód jest 500 zł na rok, no i z tych kwot też dużych, ale każda kwota jakby się liczy. I o to Was wszystkich proszę, no, staramy się w tej chwili też jakby spłaty tych naszych kredytów utrzymywać na poziomie 1 000 000 zł około rocznie, aby te kredyty nie były wyższe, bo może to jakby nadwyrężyć naszą sytuację. Przy dyskusji budżetowej, albo już teraz był uchwalany wieloletni plan finansowy, informuję też, że nie wszystkie te inwestycje, które już dzisiaj są, się tam znajdą, bo no my nie do końca wiemy, jak ten wieloletni plan finansowy należy zmieniać, zapewne w formie uchwały. Czekamy jeszcze na 2 kluczowe przetargi na budowę kanalizacji, gdzie wartość inwestycji jest dość znaczna, przynajmniej nawet po stronie budżetu to jest około 3 milionów złotych. Duży przetarg na boisko w Białce. No jest tych elementów jeszcze naprawdę wiele tejże układanki. Staraliśmy się jakby w niepotrzebnych momentach tych kredytów, które nie były nam niezbędne, zaciągać, ale ja też ciągle przypominam to, że okres tego narzeczeństwa, jak tutaj nazwaliśmy przy okazji dyskusji nad kotłownią, jeszcze trwa. W tych kredytach 15-10 milionach złotych, ja powtarzam to ciągle, 5 milionów są to kredyty z puścizna pozakładowa. Czy możecie Państwo mieć pretensje do nas? Nie wiem, dzisiaj byłaby być może inna dyskusja, gdybyśmy szali ścieków nie kupili. Ja bym też lepiej wyglądał, miałbym wskaźniki. Pan Robert tutaj brał 10-250 zadłużenia gminy na koniec roku. Byłoby tego 7-250 i inaczej by wyglądała być może rozmowa. 5 milionów to jest zakup. To jest kotłownia plus, że Państwa, oczyszczania ścieków i ujęcia wody. I tyle, no, możecie Państwo to oceniać różnie, ale no, bądźmy tak w tej ocenie sprawiedliwi. Co roku będziecie Państwo dostawali zapewne taki wieloletni program finansowy. Jak on będzie zmieniany, do końca nikt jeszcze nie wie, bo chyba nie ma gminy, która już ten wieloletni program sobie zmieniła i dostosowała do właściwych tutaj w tym momencie wielkości. Do dyskusji budżetowej przejdziemy. Będziemy mówili o tym, czego nie ma. Czego jest za dużo. Czego jest za dużo również. I na tym polega dyskusja, ale w kontekście chciałbym, żeby się odbywała tej całej ogólnej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze mam takie pytanie. Jeżeli prawo, że tak powiem, wprowadza możliwość dla organu stanowiącego zawieranie
bądź niezawieranie upoważnienia dla wójta, jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań. Się wydaje, chodzi o punkt, o paragraf drugi. Tak naprawdę nic by się nie stało, jakby tego paragrafu nie było, bo tak naprawdę on wprowadza może troszeczkę większe zamieszanie. Paragraf drugi. Prawo stanowi, że ten zapis może być wprowadzony, nie jest obowiązkiem. Artykuł 228. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań. Może zawierać, dlatego wiecie Państwo, ja nie wiem, czy akurat dobrze mówię, czy źle, bo akurat gdzieś tam czytałem artykuł taki, który mówił, że wprowadzanie tego do uchwały w jakiś sposób wprowadza zamieszanie, dlatego że i tak corocznie przyjmujemy uchwałę, i tak corocznie wójt jest zobowiązany, bądź też może nie zobowiązany, upoważniony do zaciągania zobowiązań. Dlatego naprawdę nie wiem, po co ten zapis. Ma upoważnienie do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku numer 2. Czyli jeżeli tego upoważnienia nie będzie, to nie dobrze to przyda. No, czyli nie będzie wieloletnich inwestycji. No ale to moje pytanie, to dlaczego ustawodawca daje możliwość prowadzenia bądź nie? Może są inne możliwości. No. Dlatego może... Tylko uważam, że to nie odbiega aż na tyle od tej wieloletnich inwestycji. Także zawieranie umowy 31 grudnia, na przykład, która jest konieczna do funkcjonowania urzędu na 1 stycznia, to nie jest chyba żadnym jakimś tam przekroczeniem prawnym. No, przekroczeniem nie jest, ale... nie jest poza budżet, to jest prawo tego... Ale co by się stało, jakby tego paragrafu drugiego nie było? No pewnie, trzeba by było każdy raz zwracać się do rady. Bo jeżeli Rada nie upoważni, no to... A uchwała budżetowa nie upoważnia? Nie, w tej chwili nie. A no to już mamy wytłumaczenie, czyli podejmując tą uchwałę, dajemy wójtowi wolną rękę do zaciągnięcia kredytu w tym roku do 7 milionów. Ta uchwała, proszę Państwa. 7 milionów. Niech Pani Przewodniczący, niech Pan dokładnie przeczyta budżet. To zaraz momencik, ja panu przeczytam. Chwilę, niech znajdę to kary. To nie jest pani skarb, ja myślę, że postara się wytłumaczyć, wyjaśnić. Ponadto w roku 2011 przewiduje się do zaciągnięcia kredytu na spłatę w trzecich zaciągniętych kredytów w kwocie 1 milion złotych, na sfinansowanie wydatków w kwocie 6 milionów 600 tysięcy. Dlatego ja myślę, że radni powinni trzymać rękę na pulsie, co się dzieje z budżetem. Proszę, proszę zgłosić w tej sprawie korzektny wniosek. Słucham pana. Składam wniosek o wycofanie paragrafu drugiego z uchwały w sprawie prognozy finansowej. Drugiego i trzeciego. I trzeciego. Dobrze. Pan wójt prosi. Muszę panu powiedzieć, że przewodniczący na mnie nie patrzy. Bo ja bym wcześniej. Wiem, ale drugi raz podnieśliśmy. Proszę Państwa, nie wiem, jak się do tej sytuacji generalnie odnieść. Ja rozumiem pewne spojrzenie na jakby prowadzenie polityki budżetowej przez część radnych, ale no litość boską, nikomu naprawdę nie zależy na tym, żebyśmy ten budżet starali się przewrócić. I będziecie Państwo informowani o wszelkich poczynaniach, zamierzeniach w formie sprawozdań budżetowych, w formie postępu inwestycyjnego w tej chwili, jakie przetargi, jakie sytuacje wymagają jakby niwelowania tego deficytu budżetowego. W tej chwili nie chcę, żebyście Państwo zbierali, że 28 lutego to jest staganie Państwa ze ścianą. Naprawdę
my nie byliśmy w wielu, z wielu względów w stanie przygotować lepiej tego budżetu, bo on ma sam sobie wiele niedoróbek. Ten temat związany z kotłownią spowodował nam naprawdę miesięczne co najmniej zapóźnienia w tej chwili włożenia jakichkolwiek budżetu. Ja nie wiem, czy takie zmiany proponowane tu przez radnego, który ma prawo mi nie wierzyć, jakby patrzeć na ręce, nie spowodują innych konsekwencji, abyśmy ten budżet mieli w ogóle przyjęty. Są to pewne nowe, jakby nowa jakość w samym budżetowaniu. I na to zwracam uwagę. Ja nie odpowiem, czy wykreślenie tych dwóch paragrafów w tej chwili spowoduje jakieś tutaj duże zmiany, bo są to nowe zapisy, wierzcie mi Państwo, no ale ja to odbieram, że tak powiem, no nie najlepiej, jak mam takie spojrzenie na całą tę sytuację. Dziękuję Pan Radny Rybacki. Ja się zgadzam z tym, co powiedział mój kolega radny, że faktycznie zajmując decyzję w tej uchwale, dajmy wójtowi tak jakby wolną rękę do zaciągnięcia tych zobowiązań, ale powiem szczerze, ja jestem za tym. Ja jestem za tym, bo chcę, abyśmy co do drogi zaufali i tak jakby, jeżeli przyjmiemy ten budżet, a prawdopodobnie go przyjmiemy, to aby tak jakby nie utrudniać realizacji, bo jeżeli faktycznie nie uchwalimy albo wytniemy te elementy, to wtedy musimy częściej się spotykać. To prawda, że wtedy moglibyśmy analizować każdy z elementów inwestycyjnych, jeszcze raz na to patrzeć, co mogłoby nas tylko jeszcze bardziej pokłócić. Więc ja jestem zwolennikiem za zostawieniem przegłosowania tej wersji. A i drugi wniosek. Drugi wniosek. Panie Przewodniczący, jeśli można, to złożyć wniosek o przerwę przed uchwaleniem budżetu. Krótko, pięciominutowo. Rozchodzimy uchwałę. Dobrze. Czyli pan radny Kaczak podtrzymuje swój wniosek? No, w takim razie wycofuję, bo i tak nie zostanie przegłosowany. Czy jeszcze w sprawie tej uchwały ktoś to zabrzegł? Proszę bardzo. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem tej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nikt się wstrzymał. Jedno. Dziękuję bardzo. 10 minut przed.